Jestem w Jaworznie, na ulicy Krakowskiej, będącej fragmentem drogi krajowej numer 79. I gdzieś tutaj, z okolic już pogranicza z Chrzanowem, będę jechał do... Następnie skręć w prawo. Będę jechał do rynku w Byczynie. Ulica Kaczeńców chyba. Ulica Grzegorza, przepraszam, w tej chwili. I w prawo, w ulicę Kaczeńców teraz będę jechał. Tak więc takimi dość, można powiedzieć, bokami będę do tej Byczyny, do rynku jechał. Strefa ograniczonej prędkości do 40 km na godzinę. Bo oczywiście można było w sposób bardzo prosty, nawet mnie, osobie, która nie zna Jaworzna, dojechać do rynku w Byczynie, po prostu jechać drogą 79 do samej Byczyny i w Byczynie po prostu skręcić w lewo na rynek, w miejscu, gdzie są światła, gdzie omija się nieczynną byczyńską obwodnicę. No ale lepiej pojechać z nawigacją, troszkę bocznymi drogami, troszkę przy okazji sobie zwiedzę Jaworzna, troszeczkę się go pouczę, bo Jaworzno jest mi miastem bardzo, bardzo nieznanym. Przypominam, strefa ograniczonej prędkości do 40, a jak widzimy, po drodze mamy 30. 30 związane z progami. Również przypominam, że te 30 obowiązują do najbliższego skrzyżowania. Po minięciu takowego skrzyżowania rozpędzamy się do prędkości 40 km na godzinę i z taką maksymalną prędkością możemy się tutaj poruszać. Za 200 metrów skręć w prawo. Czyli w ulicę Na Stoku będę jechał. Skręć w prawo. Skrzyżowanie ze znakiem stop. Za 500 metrów skręć w lewo. Za 500 metrów w lewo. Tutaj troszkę drogi krętej. Cały czas oczywiście 30, przypominam. Znaczy 40, natomiast 30 mamy przed progami. Natomiast tu kolejna ciekawostka. Jadąc na wprost. Następnie miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Wjeżdżam do strefy zamieszkania, wjeżdżając tutaj na rynek, a więc kolejne ograniczenie prędkości, w tym przypadku do kilometrów 20 na godzinę.